Tekst Manny na 7 stycznia O nikim źle nie mówili, Tytusa rozdział 3 werset drugi. Komentarz parauzyjny Jeśli żołnierze krzyża raz właściwie zrozumieją, że obmawianie oraz mówienie o kimś źle jest zabójstwem charakteru obmawianej osoby, a zniesławianie jest ograbianiem jej z dobrego imienia, tym szybciej dostrzegą tę sprawę w jej prawdziwym. Okropnym świetle, w jakim musi się ona jawić w oczach Pana. Kwestia ta, zrozumiana z prawdziwego, boskiego punktu widzenia, musi pobudzać nowe serce, umysł i wolę do jak największej aktywności w przezwyciężaniu takich uczynków ciała i diabła. Każdy będzie starał się oczyszczać ze starego kwasu złości, zawiści, sfarliwości Fałszu i mówienia źle o bliźnim, by być czystym w sercu, by być kopią pana, reprint numer 3272. Komentarz epifaniczny. Każdy z nas ma tak dużo wad, a inni mają tak dużo zalet, że nie przystoi, by ktokolwiek z nas mówił źle o innych. Nasze własne podłogi powinny zostać zamiecione do czysta zanim będziemy próbowali zamiatać podłogi innych ludzi, a zamiecenie naszych własnych podłóg pomoże nam lepiej zrozumieć innych. Niepochlebne słowa o drugich możemy wypowiadać tylko wtedy, gdy pobudza nas do tego złota reguła, by zapobiec szkodzie, jaka nastąpiłaby, gdyby ich nie powiedziano. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Druga Mojżeszowa rozdział 22 werset 28. Sędziom nie będziesz złorzeczył, a przełożonego ludu twego nie będziesz przeklinał. Psalm 10 wersety 7 i 8. Usta jego pełne są złorzeczeństwa, ich trości, i zdrady, pod językiem jego uprzykrzenie i nieprawość. Siedzi, czychając we wsiach, w skrytościach zabija niewinnego oczy jego upatrują ubogiego Psalm 34 werset 14 Strzeż języka twego od złego a warg twoich aby nie mówiły zdrady Psalm 41 wersety od 6 do 10 Nieprzyjaciele moi mówili źle o mnie kiedyż wżdy umrze, a zginie imię jego jeśli też który z nich przychodzi, aby mnie je nawiedził, tedy na zdradzie mówi, serce jego zgromadza sobie nieprawość, a precz odszedłszy roznosi. Społem przeciwko mnie szepczą wszyscy, którzy mnie mają w nienawiści, a myślą złe o mnie, mówiąc, pomsta się nań za niezbożność wylała, a iż się położył więcej nie wstanie. Także i ten. Z którymem żył w pokoju, któremu mufał, który chleb mu jadał, podniósł pięte przeciwko mnie. Psalm 64, wersety od 3 do 6 Skryjmy je przed skrytą radą złośników, przed zbuntowaniem czyniących nieprawość. Którzy zaostrzyli język swój jako miecz, nałożyli strzały swoje. Słowo jadowite, aby strzelali z skrytości na niewinnego, niespodzianie na nań strzelają, a nikogo się nie boją. Stwierdzają się w złem, zmawiają się, jakoby zakryć sidła, i mówią, któż je obaczy? Przypowieści Salomonowe rozdział czwarty werset dwudziesty czwarty. od siebie przewrotność ust, a złośliwe wargi oddala od siebie. Rozdział dziesiąty wersety 11, 19, 31 i 32. Usta sprawiedliwego są źródło żywota, ale usta niezbożników pokrywają nieprawość. Wielomowność nie bywa bez grzechu, ale kto powściąga wargi swoje, ostrożny jest. Usta sprawiedliwego rozmnażają mądrość, ale język przewrotny będzie wycięty. Wargi sprawiedliwego znają, co się Bogu podoba, ale usta niepobożnych są przewrotne. Rozdział 12, wersety 5, 6, 13 i od 17 do 19. Myśli sprawiedliwych są prawe, ale rady niepobożnych zdradliwe. Słowa niepobożnych czyhają na krew, ale usta sprawiedliwych wybawiają ich. W przestępstwie warku pląta się złośnik, ale sprawiedliwy z ucisku wychodzi. Kto mówi prawdę, opowiada sprawiedliwość, ale świadek kłamliwy mówi zdradę. Znajdzie takowego, co mówi słowa jako miecz przerażające, ale język mądrych jest lekarstwem. Wargi prawdomówne utwierdzone będą na wieki, ale króciuchno trwa język kłamliwy. Rozdział piętnasty wersety pierwszy, czwarty i dwudziesty ósmy Odpowiedź łagodna uśmierza gniew, ale słowa przykre wzruszają popędliwość. Zdrowy język jest drzewo żywota, ale przewrotność z niego jest jako zdruzgotanie od wiatru. Serce sprawiedliwego przemyśliwa, co ma mówić, ale usta niepobożnych wywierają złe rzeczy. Rozdział 16, wersety 27 i 28. Człowiek niezbożny wykopuje złe, a w wargach jego jako ogień pałający. Mąż przewrotny rozsiewa zwady, a klatecznik rozłącza przyjaciół. Rozdział 26, wersety od 20 do 23 i 28. Gdy nie staje drzew, gaśnie ogień. Tak, gdy nie będzie klatecznika, ucichnie zwada. Jako węgiel martwy służy do rozniecenia, i drwa do ognia, tak człowiek swarliwy do rozniecenia zwady. Słowa obmówcy są jako słowa zranionych, a wszakże przenikają do wnętrzności żywota. Wargi nieprzyjacielskie i serce złe są jako srebrna piana, którą polewają naczynie gliniane. Człowiek języka kłamliwego ma utrapienie w nienawiści, a usta łagodne przywodzą do upadku. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 10 wersety 11 i 20 Jeśli ukąsi wąż przed zaklęciem, nic nie pomogą słowa zaklinacza. Ani w myśli twojej królowi nie złożecz, ani w skrytym pokoju twoim nie przeklinaj bogatego. Albowiem i ptak niebieski doniósłby ten głos, a to, co ma skrzydła, objawiłoby powieść Twoje. I rozdział 32 wersety 6 i 7, przeto, że nieszlachetny o nieszlachetności mówi, a serce jego zmyślanie prawość, aby wykonało błudność, a mówił przeciwko Panu zdrożnie, aby wyniszczył duszę łaknącego. A napój pragnącego odjął. Skąpego też usiłowania złe są, bo chytrze obmyśla, Jakoby w niwecz obrócił utrapionych słowy kłamliwymi, i mówił przeciwko nędznemu przed sądem. Ewangelia Mateusza rozdział 12 wersety od 34 do 37 rodzaju Jaszczurczy. Jakoż możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi. Gdyż z obfitości serca usta mówią, Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. Ale powiadamy Wam, iż z każdego słowa próżnego, który by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny, albowiem zmów Twoich będziesz usprawiedliwiony, i zmów Twoich będziesz osądzony. Efezów rozdział 4 wersety 25, 29 i 31, przetoż złożywszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi, ale jeździ, która jest dobra ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym. Wszelka gorzkość i zapalczywość, i gniew, i wrzask, i bluźnierstwo, niech będzie odjęte od Was, ze wszelaką złością. Jakuba rozdział trzeci wersety od piątego do dziesiątego, tak i język mały jest członek, wszakże bardzo się wynosi. Oto maluczki ogień, jako wielki las zapala. Język jest ogień i świat niesprawiedliwości, tak ci jest postanowiony język między członkami naszymi, który szpeci wszystko ciało i zapala koło urodzenia naszego, i bywa zapalony od ognia piekielnego, albowiem wszelkie przyrodzenie i dzikich zwierząt, i ptaków, i gadzin, i morskich potworów bywa okrócone i jest okrócone od ludzi, ale języka żaden z ludzi okrócić nie może który jest nieokrócone złe i pełne jadu śmiertelnego. Przez Niego błogosławimy Boga i Ojca, i przez Niego przeklinamy ludzi, którzy na podobieństwo Boże stworzeni są, z jednychże ust wychodzi błogosławieństwo i przeklęstwo. Nie tak ma być, bracia moi. Rozdział czwarty, werset 11 Nie obmawiajcie jedni i drugich, bracia. Kto obmawia brata i potępia brata swego, obmawia zakon i potępia zakon, a jeśli potępisz zakon, nie jesteś czynicielem zakonu, ale sędzią. Pieśni 116, 32, 70, 151, 223, 260, 272. Wiersze Brzasku, 253, 3 złote bramy. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5528. Pytania, czy w tym tygodniu mówiłem, mówiłam dobrze czy źle? Dlaczego? Jakie były okoliczności, przeszkody i rezultaty? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.